Witajcie moi mili przy niedzieli, pora na kolejny F1 Vlog, choć tym razem zaczniemy od WRC, natomiast zanim przejdziemy do tematów motoryzacyjno-sportowych, powiem jeszcze, że naszym studiem nagraniowym jest dziś Porsche. Jest to Porsche Cayenne i Hybrid, czyli hybrydowy taki wielki monstrum. Bardzo dobrze się spisuje w tych warunkach i też jest, wydaje mi się, całkiem porządnym studiem nagraniowym. Myślę, że siary nie ma, ale przejdźmy teraz do tematów motoryzacyjnych. Będzie dużo Formuły 1, nie obawiajcie się ci, którzy mają jakiś rodzaj obawy przed WRC, bo dostaję takie uwagi, natomiast trzeba zacząć od rajdu Monte Carlo, dlatego że, no cóż, możecie mi wierzyć na słowo, nawet jak nie oglądacie. WRC jest kapitalną dyscypliną sportu i tutaj naprawdę się dzieje, już od kilku sezonów cały czas się dzieje taka zacięta walka. W zasadzie no między trzema kierowcami teraz i nie inaczej było w rajdzie Monte Carlo. Absolutnie wyjątkowa runda, pierwsza runda w tym sezonie i zwycięstwo Sebastiana Ogier, co jest o tyle niesamowite, że po pierwsze siódme jego zwycięstwo w karierze w tym rajdzie, czyli wyrównał rekord Sebastiana Loeba, swojego wielkiego poprzednika, który też wygrał ten rajd 7 razy, nie licząc jednego zwycięstwa, któremu odebrano. Wygrał 6 raz z rzędu, to jest coś, czego Loeb nigdy nie zrobił i co więcej, zrobił to w 3 różnych samochodach, to jest kolejna rzecz, której Loeb nie zrobił. Tutaj jeszcze trzeba dodać, że de facto to Ogier wygrał w Monte Carlo 8 razy, dlatego że zwyciężył jeszcze w 2009 roku w IRC, czyli w niższej kategorii, w Peugeotie 207 z 2000, czyli de facto tak naprawdę ma 8 zwycięstw w rajdzie Monte Carlo w 4 różnych samochodach, ale licząc WRC 7, absolutnie fenomenalny rekord, tym bardziej, że tym razem była to walka szokująco zacięta do samego końca z Thierry Neuville i się to rozbiło w zasadzie o 2,2 sekundy, tylko że wyjeżdżając na ostatni odcinek specjalny na Power Stage, Neuville zredukował stratę tam chyba zdaje się z 4,2 jakoś tak do 0,4 sekundy do Ogier, więc przez cały dzień, przez całą niedzielę zbliżał w ostatnim momencie na przejście ostatniego odcinka specjalnego, po prostu znowu Seb Ogier dodał jeszcze ten jeden bieg, tak to ujmijmy, i wygrał o 2,2 sekundy. Neuville niepocieszony, bo no przed się smakiem już tak 2 lata temu powinien był wygrać ten rajd, prowadził ze sporym zapasem, kiedy wypadł w sobotę, tym razem się też nie udało. Natomiast to zwalał na karb błędu, który popełnił, jeśli dobrze pamiętam, w piątek, tam stracił trochę czasu. No cóż, natomiast no w wykonaniu Seba Ogiera absolutnie kapitalny, znowu perfekcyjny rajd, to jest jego rajd po prostu, mówi się, że to najtrudniejszy rajd w WRC i ta końcówka bardzo dobra, pomimo tego, że miał problemy z przepustnicą, mówił, że przy odpuszczaniu auto cały czas pchało, tylko nie wiedział, kiedy to będzie miało miejsce. Co ciekawe, Robert w swoim ostatnim starcie w WRC, rajdzie Monte Carlo 2016, jak wypadał z tego wolnego zakrętu, miał podobny problem, po prostu kiedy odpuścił gaz, auto ciągle pchało, to był bardzo wolny zakręt i na tym lodzie go wyniosło na zewnętrzną i tak wypadł. No, Ogier miał ten sam problem, tylko zdaje się, że w innych partiach, no i oczywiście w fabrycznym samochodzie. Tak czy inaczej, po przejściu do Citroena, pierwszy rajd z Citroenem i od razu bam, prowadzenie mamy w Mistrzostwach Świata. Myślę, że to świetna wiadomość, byle tak dalej, no, tym bardziej, że akurat Lapin, który zazwyczaj jest dojeżdżalny, tym razem odpadł z rywalizacji. Trzecie miejsce dla Ojta Tanaka, z tego mogło być zwycięstwo, natomiast Tanak też popełnił błąd na cięciach, jeśli dobrze pamiętam, w sobotę po prostu złapał gumę, mówił, że nie wie, co się stało, że nie wie, jak to było, natomiast prawda jest taka, że po prostu Monte Carlo jest rajdem bardzo zdradliwym i trzeba jechać tą czystą linią, trzeba jej pilnować i w momencie, kiedy się ryzykuje więcej, a no, trzeba ryzykować, tak, kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi, no to w tym momencie po prostu to się wiąże z takimi przygodami i to de facto wyeliminowało go z walki o zwycięstwo, natomiast bardzo ładnie odrabiał straty i wszedł na trzecie miejsce, spychając na czwarte miejsce Sebastiana Loeba, który też jechał w tym rajdzie w Hyundaiu. W związku z czym, no co, dogonił legendę rajdów i wyprzedził. I spychając też Jerry'ego Mattiego Latwale na piąte miejsce. Na szóstej pozycji ostatnim kierowcą Toyoty na mecie, ale 3 Toyoty były na mecie i to w pierwszej szóstce. Był Chris Meek, który wygrał też Power Stage'a. Chris Meek także miał problemy z pękającymi obręczami. Mówił, że po prostu, no, jak go pytano, o co chodzi, no to mówił, no cóż, najwyraźniej obręcze są zbyt słabe. Tak musimy je robić mocniejsze. Więc to jest ta pierwsza szóstka rajdu Monte Carlo. To jest wyjątkowy oczywiście rajd ponad wszystkie, tak jak wszystkie rajdy się od siebie różnią, tak Monte jest jeszcze, no, oprócz tego, totalnie wyjątkowe, dlatego że ono nie oddaje tak naprawdę realnego układu prędkości między samochodami, moim zdaniem. Ono bardziej oddaje układ tak naprawdę między kierowcami, między ich inteligencją jazdy. Tutaj zawsze po pierwsze trzeba oczywiście wybierać, trafiać z oponami warunki, co zawsze jest problemem w Monte Carlo, więc trzeba mieć też dużo doświadczenia, trzeba wiedzieć, co celować, trzeba mieć dobre informacje od szpiegów na trasach, no i dobrze obstawić opony, no ale to jest też rajd
takich właśnie bardzo wielu różnych pułapek w najróżniejszych miejscach, typu właśnie te cięcia, gdzie można złapać gumę, czy czarnego lodu, na którym to czarnym lodzie popłynął Alvin Evans, ale o sporcie zaraz jeszcze powiemy, więc on pokazuje tak naprawdę, kto jest bardziej doświadczony, kto jest lepszym kierowcą rajdowym, tak się wydaje. I to nie bez powodu Lob wygrywał ten rajd 7 razy, a Ożie teraz wygrał znowu 7 razy w WRC, tak? To wynika z tego, że jest to rajd w dużej mierze kierowców. Natomiast wydaje mi się, patrząc na to, co się działo, że jednak najszybszym samochodem była Toyota i no absolutnie fenomenalnie szybko jechał Ojtanak, Tanak, tylko po prostu no, przez tą stratę z podłokapcia nie mógł tego pokazać. I kiedy WRC wjedzie na takie bardziej normalne rajdy, tak nazwijmy, typu Portugalia, na przykład, tak, no bo to tak, Argentyna jest strasznie, i Meksyk to są znowu dwa nietypowe rajdy, też efekt przecierania duży, Szwecja to jest jedyny zimowy, gdzie też efekt przecierania jest no taki dość bolesny, Korsyka, no to będzie rajd prawdopodobnie znowu pod Ożie i pod Citroena, który gdzie jak działa na asfalcie będzie szybki. Natomiast kiedy sezon wejdzie w tę fazę tych bardziej normalnych rajdów w środku sezonu, wówczas no ta siła Toyoty, no, szczególnie w Finlandii na przykład na takich rajdach, powinna być bardzo, bardzo duża i bardzo widoczna. To, o czym się jeszcze przekonamy, moim zdaniem Toyota ma cały czas przewagę, jeśli chodzi o osiągi samochodu. Citroen pokazał się oczywiście z dobrej strony, aczkolwiek znowu w tym rajdzie nie najważniejsza była prędkość sama, czysta kierowców i samochodów, tylko właśnie to dojeżdżanie do mety. Natomiast można było odnieść wrażenie po onboardach, że jednak nie jest to samochód taki super łatwy w prowadzeniu jak na przykład Hyundai, co moim zdaniem widać gołym okiem, że no to od lat Thierry ma tak auto zbudowane, w czym ma oczywiście duże zasługi, bo jest liderem zespołu, w tym się czuje bardzo, bardzo komfortowo i w którym no ewidentnie no widać, że ten samochód bardzo, bardzo się go słucha. Być może nie jest najszybszy, ale z całą pewnością jest samochodem, który bardzo ułatwia walkę po prostu dlatego, że jest łatwe w prowadzeniu, o ile oczywiście łatwe w prowadzeniu może być tak szybki auto w takich sytuacjach. Citroen wyglądał na bardziej nerwowego i wielka zagadka brzmi, czy będzie spokojniejszy, no to trudno powiedzieć, ale czy będzie przynajmniej szybki równie, czy będzie oferował to tempo, które pozwoli walczyć o zwycięstwa we wszystkich rajdach, czy jednak będą to bardziej takie wybrane rundy, co oczywiście nie wyeliminuje Seba. Natomiast no, samochodem to ciężko ocenić, no bo też M-Sport ma po prostu dwóch kierowców, którzy nie dorastają do poziomu czołówki. Znaczy ja bardzo lubię Elfena Vansa i Maciek Szczepan jak zwykł powtarzać, szczególnie kiedy komentowaliśmy razem na Kanal Plus, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych kierowców WRC, no ale znów jeśli chodziło o czyste tempo, nie był tam w ścisłej czołówce, no i też wypadł z trasy. Oczywiście w Monte Carlo to się zdarzyć może każdemu. Trochę go wyniosło za szeroko, zabrakło, nie wiem, może kilkunastu centymetrów, ale jak już go wyniosło, nie wyratował i dość mocno ten dzwon tak z urwanym kołem. Temu Suninen, tak, bardzo młody kierowca, niedoświadczony ciągle, mimo że już tam trochę jeździ w WRC, no to jednak cały czas no, to nie jest wystarczające doświadczenie, żeby zawojować świat. Tak więc no, wygląda na to, że M-Sport no, po pierwsze z powodu budżetu, co się przekłada na sprzęt, a po drugie także z powodu takiego, że stracił Ożiera, a wcześniej stracił Tanaka. No raczej w tym sezonie, tak jak mówiłem, przed rozpoczęciem rajdu Monte Carlo świata nie zawołuje. Dobra, przechodzimy do Formuły 1. Mamy szereg bardzo ciekawych tematów. Na początek mi się rzuciło w oczy takie interesująca opinia. Paddy Lowe strasznie dużo się wypowiada. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że nie wiem, czy jest jakiś inny szef techniczny, który tak mocno funkcjonuje w mediach cały czas, jak Paddy Lowe, co jest, nie wiem, czy budujące, czy znowu niepokojące, czy... No tak, no bo trzeba mieć dużo czasu na to. W każdym razie Paddy powiedział o George'u Russellu, którego jest ewidentnie wielkim fanem, to widać od samego początku. Mówi generalnie o kierowcach. Kierowcy mają taką tendencję, że pracują jakby w swojej własnej bańce. Balonikowcy się ucieszą. Nie bańka, a balonik, bo zobaczcie, nie? Zajebiście. I z samej natury są bardzo super competitive, czyli są tak bardzo napaleni na walkę, tak? Więc w związku z tym mają tendencję do tego, żeby myśleć, że są najlepsi. Tak, tak jest de facto z kierowcą. Ciężko dojść kierowcy na sam szczyt, jeżeli nie uważa, że jest najlepszy. Aczkolwiek też z drugiej strony ta przytomność, ta inteligencja, kiedy widzisz brak innego zawodnika, bo wiecie, wiara w siebie to jest jedno, ale jednak spostrzeganie swojego miejsca w szeregu, co też nie jest wcale takie proste, bo czasami się trafia do słabego teamu, który potrafi, może być świetnym kierowcą, trafić do słabego teamu i trzeba mieć dużo jaj i wiedzy i świadomości, żeby czuć cały czas, że to nie ja, chociaż mi to wmawiają w zespole bardziej doświadczeni ludzie, tylko to samochód jest do dupy. Robert przeszedł przez coś takiego, o czym, tak, co ja jakoś teraz zbieram w jedno dzieło, tak więc to działa w obie strony, natomiast generalnie, że biorąc ta pewność siebie, ona jest bardzo ważna. No i faktycznie niektórzy kierowcy mają w związku z tym klapki na oczach,
Mi się wydaje, że tak naprawdę to jednak nie ci najlepsi, tylko ci przeciętni kierowcy mają tak, że tak po prostu najlepszy, najlepszy, najlepszy i nie widzą tego, co naokoło. Kierowcy najlepsi naprawdę czerpią inspirację z wszystkiego, co widzą naokoło i potrafią wyciągnąć nawet, obcując z kierowcami generalnie gorszymi od siebie, potrafią znaleźć w nich coś, co będą w stanie zaprząc do jakby na swoją korzyść, zamiast mawiać sobie, że nie, nie, jestem najlepszy w ogóle i nie mam nic, on mi nic nie ma do pokazania. Tak więc tutaj tak się nie zgadzam do końca, aczkolwiek tak jest, że kierowcy tacy topowi, oni wierzą w siebie, bo mają do tego podstawy. Taka jest definicja takiego najlepszego sportowca, jeśli chodzi o sport wyścigowy, mówi Paddy Lowe. No i to chcesz właśnie widzieć w kierowcy Formuły 1. Ale to się kłóci z personalnego punktu widzenia, z patrzeniem na innych kierowców i uczeniem się od nich, czy podziwianiem ich dlatego, że są lepsi ode mnie. Przynajmniej na tym etapie. No tak, to się kłóci, natomiast jeszcze raz, najinteligentniejsi kierowcy, i George jest takim kierowcą, tego nie mają. George jest wystarczająco inteligentny i skromny, aby wykorzystać to i docenić, że ma przywilej pracowania z kimś, kto jest bez wątpienia przed nim w tym momencie. Dla niego możliwość obserwowania, jak pracuje Lewis, i to jest to, co mnie zdziwiło, czy Lewis Hamilton, bo jeździł w Mercedesie testy, tak? I obserwowanie rzeczy, na których on poświęca czas, obserwowanie jego podejścia będzie ekstremalnie cenne w przyszłości. To jest o tyle zabawne, że nic nie mówiąc Lewisowi, który jest fenomenalnym kierowcą, tak, i no, obecnie najlepszym kierowcą Formuły 1 na pewno, jeśli chodzi o wyniki, no i też no, na pewno na najwyższym poziomie sportowym, no to jednak ja nie wiem, czy obserwowanie do końca Lewisa George'owi się sprawdzi, no bo Lewis też ma ten swój way of life, do czego zaraz przejdziemy. Typu na przykład stawia się na jetlagu na wyścig we czwartek, tak, w Singapurze, potem ten Singapur wygrywa, co oznacza, że nieważne, tak, no ale to nie dla każdego będzie działało, więc generalnie jeśli chodzi o tę etykę pracy i o to podejście, to wydaje mi się, że Lewis nie będzie idealnym wzorem, co zaraz też powie Rosberg, zaraz go zacytuję, natomiast to, co ważniejsze, kierowca, który naprawdę pokaże George'owi, jak się podchodzi do wyścigów, i kierowca, na przykład, który go obserwował, jestem co do tego przekonany, bo trochę to też widziałem z boku, ale bardzo się dużo nauczył od niego Sebastian Vettel, to jest Robert Kubica, bo Vettel był przecież tak kierowcą trzecim i kierowcą rezerwowym w BMW Zauber, kiedy Robert był kierowcą podstawowym. I ja, moim zdaniem, znaczy ja to widziałem, ten rodzaj, że wtedy Vettel, to się mówi look up, tak, look up to, że naprawdę patrzył na Roberta jako no, na jakiś rodzaj autorytetu, i mi się wydaje, że to się wiązało tam tempo to tempo, to zawsze człowiek musi wierzyć, że jest sam, ale wiązało się z tym, że mógł obserwować to, jak Robert pracuje właśnie wewnątrz zespołu, tak więc to dość zabawne, że Paddy Lowe tutaj mówi o tym wzorze od strony Hamiltona, gdy de facto kierowca, który jest naprawdę takim wzorem, ultimate wzorem, czyli tym takim ostatecznym, najwyższym, najlepszym, jaki sobie można znaleźć, kierowcą, który żyje dla ścigania tylko i wyłącznie i dla jazdy. Czy co, Lewis, i to nie jest zarzut dla Lewisa, ale Lewis po prostu to jest fakt, Lewis nie żyje tylko i wyłącznie dla ścigania, no to jednak ten przykład to nadejdzie z własnego zespołu, tak, z cudze chwali to swojego nie znata. Natomiast skoro już mowa o Hamiltonie, także Vettelu, bardzo ciekawie to też Rosberg ujął. Vettel jest lepszy, jeśli chodzi o poświęcenie pracy. Pracuje blisko z inżynierami. Jest to rodzaj oddania, jakiego Hamilton nie ma. I to jest prawda, to jest święta prawda. Co nie zmienia faktu, że Hamilton ciągle jest lepszym kierowcą i objeżdża Vettela. Natomiast cały czas, jeśli chodzi o taką metodykę pracy, Vettel to ma. I moim zdaniem jeszcze raz on to podpatrzył u Roberta. Nie wiem dokładnie, co się stało z Vettelem, ale w tym sporcie czasami wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a wtedy potrzebujesz jednego błędu, aby to cię sprowadziło na kolana. Tracisz pewność i wszystko idzie źle. I to w sumie odpowiada tej historii teraz Vettela w tym roku, przecież od Niemiec, kiedy wypadł z toru na prowadzeniu, tak naprawdę już było tylko i wyłącznie tak spirala w dół. Chociaż pokazałem równie, spirala w dół. To samo przydarzyło mi się, kiedy walczyłem z Hamiltonem w sezonie 2015, z Lewisem musiałem zmienić moje podejście, to jest mega ciekawe. Postanowiłem, że to ja będę prowadził w tej grze. Lewis zawsze stara się narzucać własne zasady, ale ja przyjąłem kontrolę i to nie pozwoliło mu odnaleźć motywacji i ja wygrałem. To jest bardzo ciekawe, równie ciekawe, co jego powieści na temat tego, jak to na przykład no, robił wszystko, żeby mieć jak najwyższy poziom sportowy, żeby dorównać Lewisowi. Między innymi na przykład jeździł dużo na go-kartach. Na go-kartach prawdziwych, a nie z wypożyczalni, to jest ogromna różnica. No, on realnie super, no, wywalczył to mistrzostwo ciężką pracą, podczas gdy Lewis, jak w tej słynnej tak bajce o tym, o zającu i żółwiu, o wyścigu, Lewis tam sobie
Balerary, Slary i potem wyliczył sobie, że jak wróci tu, to i tak zostanie mistrzem świata, ale nagle bum, walnął mu silnik w Malezji, tego nie wkalkulował swoje wyliczenia i od tej pory już było tak. No to był taki przykład, a Rosberg 100% zaangażowania. No i też ciekawe, właśnie o Leclercu, to też się zgadzamy generalnie, także Vettel będzie musiał się strzec, ponieważ Leclerc jest bardzo mocny i Vettel nie będzie miał więcej komfortu, strefy komfortu, jaką miał z Raikkonenem. Święta racja. Teraz będzie inaczej. Seb będzie musiał być perfekcyjny, jeśli chce wygrywać. Bez cienia wątpliwości. Natomiast skoro już mówimy o Vettelu, no to ostatnio bardzo okrutnie się o nim Irvine wyrażał i znów Eddie Irvine. Był kierowca Formuły 1, wicemistrz świata z 99 roku, kiedy Schumacher złamał tą nogę. Mógł nawet zdobyć to mistrzostwo, ale Schumacher mu tam raz go puścił w Malezji, bo Schumacher wrócił po złamaniu nogi ściągnięty przez Luca di Montezemolo. Nie chciał już jechać w tym sezonie, bo nie wiedział, że nie zdobędzie mistrzostwa. Natomiast kiedy di Montezemolo się dowiedział, zadzwonił do Schumachera i synek mówi, Mick Schumacher, tak de facto, który teraz tak idzie do Formuły 1, mówi, że tata gra w piłkę. No jak się di Montezemolo powiedział, że tata gra w piłkę, też tak wkurzył, że powiedział, sorry, Michał, jak grasz w piłkę, to możesz jeździć. Więc Schumacher musiał wrócić na dwa ostatnie wyścigi, jeśli dobrze pamiętam. Jego pierwszy występ w Malezji, wyszedł na prowadzenie, kontrolował wyścig, oddał miejsce Irvine'owi. Irvine walczył o mistrzostwo świata, natomiast potem w Japonii Ferrari musiał zmienić podłogę, bo tam była cała afera z tablicami bocznymi, dyskwalifikacja, a potem przywrócenie im tych punktów w Malezji. Już nie będę wchodził w detale. I kiedy wrócili na Japonię, no McLaren znowu miał przewagę, natomiast Schumacher był w stanie jechać szybciej od Hakkinena, natomiast no robił to generalnie w taki sposób, jechał, żeby jednak Irvine tego pierwszego mistrzostwa dla Ferrari nie zdobył, sam zdobył ten tytuł dla Ferrari, znaczy nie pierwszego mistrzostwa po długiej przerwie, tak, od Jody'ego Scheckter'a czasów, bo nie w pierwszego w historii, no ale generalnie chodziło o to, że Schumacher nie chciał, żeby to Irvine był tym pierwszym mistrzem świata w nowej erze, więc po prostu mu aż tak do końca nie pomógł, mimo tego Irvine do dziś jest ogromnym fanem talentu Schumachera. Myślę, że Vettel jest dobry, ale gdy jedzie na czele i nie musi się z nikim ścigać. No święta prawda, przecież o tym pisałem de facto, jak zdobywał te mistrzostwa za mistrzostwem w Red Bullu, to o tym pisałem na Fejboniu głównie wtedy. Zresztą też ich przeglądzie i było nie mało głosów sprzeciwu, że co tutaj opowiadasz i tak dalej. Ale statystyka jest okrutna. Nigdy nie wygrał wyścigu startując z pozycji niższej niż czwarta chyba, tak? Czy jakoś tak? No bo to jest Vettel cały, miał najlepszy samochód, to mu nie odbiera tego, że jest świetnym kierowcą, natomiast no, Irvine ma rację, nie musi się z nikim ścigać. Gdy oglądasz, jak ściga się Lewis, on jest skoncentrowany na ściganiu i przebijaniu się na czoło. Gdy oglądasz Vettela w tej sytuacji, jeśli się z kimś ściga, to koncentruje się na tym drugim kolesiu równie mocno, jak mocno nie koncentruje się na tym, gdzie sam jedzie i na niego wpada. Dużo, no niestety, dużo prawa. Eddie ma taki fajny, dosadny język, bardzo go lubię. Taki pokręcony koleś, naprawdę, ale znaczy nie walnięty, tylko taki bardzo pewny siebie, który żyje według własnych zasad i no jest mega fajny. I mega mocny charakter. To się dzieje prawie za każdym razem. Uważam, że Vettel to dobry kierowca, ale czterokrotny mistrz świata jakoś tego nie widzę. O, wybaczcie, coś tam ten weszło. Wibracja. Jakoś tego nie widzę. No i to znowu to jest coś, co też stwierdziłem w takim dość mocnym, może okrutnym podsumowaniu, kiedy Vettel miał wypadek, kiedy się zderzył z tym, kiedy się zderzył z... Boże, przestańcie. Kiedy się zderzył z Hamiltonem na Monzie. Coś tutaj chyba, tak, bardzo, bardzo uparte. Kiedy się zderzył z Hamiltonem na Monzie, no to wtedy napisałem, no mówię dość może okrutnie, ale zgodnie z prawdą, że Hamilton pokazał, dlaczego zasługuje na piąte mistrzostwo świata, a Sebastian Vettel nie zasłużył na cztery. I jakkolwiek przykro to nie brzmi, no to myślę, że to naprawdę dużo, dużo pokazało. Myślę, że jest potężnie przereklamowany, mówi Dario Vettel. Myślę, że to kucyk, który potrafi zrobić tylko jedną sztuczkę. To się mówi one trick pony po angielsku, trudno przełożyć. Lewis ma znacznie większy talent. No nie wiem, czy tak znacznie większy, ale na pewno większy. Patrząc na 3 lata, które Lewis i Button spędzili razem, bo teraz mu porównuje Lewisa z Schumacherem i mówi, że Schumacher jednak był lepszy. Znaczy, nie był lepszym kierowcą, moim zdaniem, tak... Był w swoim czasie był o wiele lepszy niż Hamilton jest teraz na tle rywali. I co do tego, to akurat się zgadzam. Natomiast oczywiście tak obiektywnie rzecz biorąc, no to no, Schumacher już w Mercedesie jeżdżąc absolutnie nie był na poziomie, tak? Nie był na poziomie Rosberga i tym bardziej nie był na poziomie Hamiltona. Ale patrząc na te, które Lewis i Button spędzili razem, Button tak naprawdę zdobył więcej punktów. Michaelowi nikt tego nigdy nie zrobił. Poziom osiągów Michaela był regularnie wyższy, nawet jeśli Lewis to kierowca niesamowicie utalentowany. No tutaj oczywiście ta jedna niezgodność. Kiedy jeździli razem z Rosbergiem w Mercedesie, no to Rosberg zawsze zdobyła więcej punktów od Schumachera, raz nawet prawie dwa razy więcej. Tak więc tutaj
do tego powrotu feralnego Schumachera, Schumacher był faktycznie niepokonany, natomiast jak już wrócił, to się zmieniło, nowe pokolenie weszło. Tak, tutaj, tak. Gdy Lewis pojawił się w Formule 1, fantastycznie się oglądało, a jego wyprzedzanie nie ustępowało nikomu. Prawdopodobnie robi to lepiej niż Michael. Myślę, też tak myślę. Ale jeśli chodzi o tempo i regularność przez cały weekend w ciągu całego sezonu, nie sądzę, że ktokolwiek może dotknąć Michaela, nawet Senna. Na pewno Hamilton nie może dotknąć Schumachera, Senna być może też nie. Natomiast Alonso tak, i Alonso pokonał Schumachera właśnie dokładnie robiąc dokładnie to samo. Jeszcze raz, to będę powtarzał jak mantrę, że ludzie z Renault twierdzą, kiedy zawsze zespół chce brać na siebie, kiedy chce brać na siebie zasługi, to jeśli chodzi o Alonso i jego mistrzostwo zdobyte w 2006 roku, no to oni uważają, że jednak na większości torów tak naprawdę pod względem tempa na jednym okrążeniu Ferrari było szybsze od Renault i to tak jakieś dwie dychy minimum na okrążeniu, więc no to tutaj się nie zgadzam z nim totalnie. Są kierowcy, którzy mają Michaela tą powtarzalność i bezbłędność i prędkość, i tym kierowcą jest na pewno Alonso, nie szukając daleko analogii, moim zdaniem tym kierowcą jest Robert. Co też pokazywał zresztą w Formule 1, kiedy dało się to pokazać, co było ciężkie, bo nie jeździł takim samochodem, tak jak ten jak bolidy z górnej półki. Natomiast z całą pewnością też miał ten rodzaj takiej regularności, że tempo przez cały weekend, przez cały sezon, no to Schumacher nie był jedyny, natomiast faktycznie był absolutnie na topowym poziomie. No i o współczesnej Formule 1, Irvine. Niewiarygodnie nudna, syntetyczna, zbyt doskonała. Gdy popełniasz błąd, nie płacisz za to ceny. No, robi się bezpieczniejsza i bezpieczniejsza, co jest dobre, ale posunęli się za daleko. Chodzi tylko o postęp, postęp, postęp. Aż dochodzi do momentu, gdy pytasz, z czym my tu skończyliśmy? Tak, skończyliśmy z gównianymi silnikami, które są za ciężkie, za drogie, zbyt skomplikowane na przykład, tak? I z aerodynamiką, która uniemożliwia walkę na torze. To do czego to zaraz nawiążemy, natomiast jeszcze tutaj chwilkę wracamy do Paddy'ego Lowe, dlatego że powiedział też znowu, dużo mówi, Williamsowi, że Williams musi wyjść z tego nastawienia, że mamy tylko 2-3 rzeczy do naprawienia, a potem wszystko będzie ok i będziemy wygrywać wyścigi. To ciekawe, że on to mówi akurat. To jest jakby chyba powtarza słowa Roberta, bo to jest nastawienie Roberta jest takie właśnie, że tutaj trzeba wszystko zabezpieczyć zawsze i tak, i zawsze można zrobić lepiej, natomiast no tak, Williams faktycznie chyba go nie miał, jak wiele innych ekip. To nastawienie, które było w Williamsie przez długi czas, nastawienie, którego potrzebujemy, mówi, wszystko musi być zrobione lepiej każdego roku. No, to jest właśnie to nastawienie, które Robert zawsze miał wyścigać. I miejmy nadzieję, że w końcu Williams jakby pójdzie za tym śladem. No, sądząc po słowach Paddy'ego, powinien. Tak, inaczej zostaniesz z tyłu. Za bardzo silnymi konkurentami. Nie może stać w miejscu, w żadnym obszarze. To jest to podejście, to jest ta mentalność, którą potrzebujemy zaadaptować i ją adaptujemy. To jest dość interesujące, dlatego że ta stara prawda wyścigowa, że w Formule 1, jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz, tak? Jeżeli stoisz w miejscu, to się cofasz. To jest coś, co ja słyszałem po raz pierwszy lat temu, 15 czy 16 na jakiejś tam premierze McLarena prawdopodobnie ze słów Rana Denisa, tak? Więc dziwne, że po tylu latach zespół tak utytułowany, jego szef techniczny mówi, że w tym zespole to podejście nie było jakby realizowane, tak? To dziwi, ale to znowu jakiś taki, nie wiem, cykl powtarzający się błędów. Dobra, troszeczkę zmieniamy temat. Helmut Marko mówi właśnie o tych nowych przepisach, ale to jest ciekawe z politycznego punktu widzenia, dlatego że też pokazuje status tej rywalizacji między trzema czołowymi ekipami bogatymi i całą resztą, która zarabia wiele mniej pieniędzy, ma wiele mniejsze wpływy polityczne i nie ma szans zgonić wielkiej trójki. Najpierw mówi o zmianach tych aerodynamicznych. Jesteśmy biedniejsi o 15 milionów, mamy te same dane aerodynamiczne co ostatniego lata. Do czasu, gdy przyjedziemy do Melbourne, prawdopodobnie będzie lepiej. Będzie lepiej. No okej, ale cały czas celem nie było, znaczy było obniżenie pewnie aerodynamiki, ale celem było sprawienie, żeby ten opływ aerodynamiczny bardziej sprzyjał walce, tak, żeby ten opływ szedł w innym kierunku, więc to nie znaczy, że te zmiany nie są trafione. Raz, a dwa, jeżeli mieli coś do odrobienia, to przynajmniej ten poziom nie będzie tak wysoki, jakby był, gdyby kontynuowali tę samą koncepcję, czyli nie, jeszcze bardziej nie utrudni jazdy za drugim kierowcą, bo im bardziej większa zależność od docisku aero, tym większe problemy, jak jedziemy za drugim samochodem, tak? To jest oczywiste, więc cały czas to wcale nie sprawia, że ta zmiana przepisów była niepotrzebna, bo absolutnie się tym nie kierujcie. Teraz mamy dobre podstawy, żeby prowadzić dyskusję między Mercedesem, Ferrari i między nami, tak? Trzy ekipy tylko czołowe. Zgadzamy się, że przepisy nie mogą być determinowane przez techników. W końcu, kurczę, kolejna osoba
Wcześniej to Franz Tost mówił, a wcześniej ja też dużo o tym mówiłem, tak, że to jest problem, że inżynierowie dyktują regulaminy. Tak prędko jak technicy są zaangażowani, wzrastają koszty i wszystko staje się skomplikowane. Rzeczy muszą być sprecyzowane. No właśnie, no i to jest ten problem Formuły 1. Jeżeli to zostanie naprawione, to wydaje mi się, że będzie lepiej. Na przykład to, co ja już mówiłem wcześniej, uważam, że pierwsza taka zmiana, taki no-brainer znowu, która mogłaby mocno poprawić Formułę 1 i ułatwić wyprzedzanie. Też cytowałem to ostatnio, mówił o tym, ale ja mam konkretny pomysł, żeby walić całe te badge boards, tak? Czyli te wszystkie te tablice boczne, wszystkie te, to są bardzo skomplikowane, ciężkie w rozwoju i bardzo finansowo chłonne, tak? Bardzo drogie elementy samochodu, które de facto nic nie wnoszą. Znaczy one dają więcej prędkości, ale nie wnoszą nic do spektaklu, tak? Więc to jest, ja się dziwię, że te obszary nie zostały w ogóle uproszczone o wiele bardziej, czy po prostu tego nie wywalono. Tak, to by na pewno poprawiło stan Formuły 1, no ale cóż, myślę, że jak przestaną decydować inżynierowie, to się zmieni. No i mówił też o limitach budżetowych. Ciągle jeszcze daleka droga, to jest bardzo ważne, bo te przepisy trzeba teraz ustalić. Jesteśmy daleka droga do porozumienia. Mówiąc prosto, zgadzamy się z Ferrari, z Mercedesem, jeśli chodzi o cyfry, ale inne zespoły są nadal bardzo krytyczne. No nie dziwię się, prawdopodobnie chodzi o cyfrę z typu 100 milionów dolarów, nie? Różnicy między tym, co chcieli wydać Ferrari, Mercedes, a cała reszta ekip. Tak bym strzelał. Musimy też dyskutować, które departamenty ścigania będą podpadały pod limity budżetowe. Nic nie jest jasne. No tak, to jest dość ciężka sprawa. No na przykład uważam, też od początku to mówiłem, że kierowcy czy jakieś czołowe postacie typu inżynierowie nie powinny akurat podpadać pod limity budżetowe. Kontrolowanie będzie bardzo ciężkie do osiągnięcia. Na przykład jak można powiedzieć, czy dany komputer pracuje dla firmy samochodowej, czy pracuje dla Formuły 1. Chodzi mi o to, że koncerny samochodowe tak mają swoje inne siedziby i tam też mogą robić projekty. I to się zdarza pod kątem Formuły 1. No niestety, to jest ciężka sprawa. Natomiast moim zdaniem cały czas da się tym jakoś zarządzać. Super wypowiedź o Andrianie Newey'u, co jest bardzo ważne. Newey'owi się kończy w tym roku kontrakt z Red Bullem, a Newey, i to może być najważniejszy, szczerze mówiąc, transfer w Formule 1 w najbliższych latach i wydaje mi się, że Renault, jeżeli poważnie myśli o tym, żeby faktycznie wejść do czołówki jako zespoły fabryczne, to poza tym, że muszą zrobić w końcu porządny silnik, to gdyby przekonali Newey'a, żeby do nich doszedł, to myślę, żeby zyskali bardzo, bardzo duże wzmocnienie, ale tylko pod warunkiem, że zrobią w końcu dobry silnik. Natomiast Marco super mówi o pracy z Newey'em. Newey nie chce już pracować normalnie. Pracuje dorywczo. Jest bardzo zafascynowany naszym projektem Valkyria, czyli projektem Aston Martin Valkyria, czyli ten hypercar. Zawsze musisz mieć dla niego nowe zadania. Gdyby Newey wiedział, że mamy szansę z tym silnikiem, wtedy byłby inny, tak? To chodzi o to, że Newey był zdemotywowany najwyraźniej tym, że nie miał, że po prostu, że co by nie zrobił samochodem, to silnik nie pozwoli na zdobycie mistrzostwa. Pojechał teraz do Honda Development Center w Sakurze. Znaliśmy sposób, aby spełnić jego personalne oczekiwania. To dodaje wartości naszej ekipie. Zobaczę, jak bardzo im zależy na tym, jak bardzo się pieszczą, żeby tego Newey'a w zespole mieć. Ja się nie dziwię. Newey to jest kluczowy czynnik. Kiedy wyszły nowe przepisy aerodynamiczne, mieliśmy ogromną stratę, ale do wyścigu w Barcelonie mieliśmy znowu szybki samochód. To jest właśnie Newey. Widzi, co jest złe, nawet na poziomie projektowania, co jest bardzo ważne. Bez wszystkich danych technicznych może ci powiedzieć, to nie zadziała. Nie ma nawet komputera. Kiedy jesteś w jego biurze, czujesz się jak w domu. Ma po prostu wielką deskę kreślarską. To jest ta kolejna rzecz, no, którą osoby z interesu się wiedzą o Newey, że on cały czas tak naprawdę rysuje, zamiast bawić się w jakieś CFD i projektować na komputerze, po prostu cały czas ręcznie to robi. Geniusz, nie? W analogu działa. I tyle. Inna osoba przekłada to na język komputerowy, tak żeby pozostali to zrozumieli, ale jego projekty są w 95% trafione i tego człowieka się odbędzie w przyszłym roku walka. Teraz przechodzimy na tematy lżejsze. Typowy Carlos Sainz się znowu odezwał. Sainz zakończył sezon 16 punktów za Hulkenbergiem, który, jak wiemy, mając na koncie, nie wiem, ze 130 już ponad wyścigów, cały czas nie stanął na podium, a ma tak wielkiego pecha. Nie jestem do końca zadowolony, to mówi Sainz, z liczby punktów, które zdobywałem podczas moich dobrych, udanych weekendów. Liczba punktów, które dostałem pod koniec sezonu, to nie jest ta liczba, na którą myślę, że zasługuję.
ani liczba, której bym sobie życzył. Na pewno co do drugiego zgoda, na pewno bym sobie życzył lepiej, natomiast wydaje mi się, że absolutnie w pełni oddaje liczbę punktów, na które zasługuje na koniec sezonu. Po prostu nie jest tak dobry, jak mu się wydaje, że jest, tak? Ale o tym już mówiliśmy nieraz. Ale też mówi o Hulku. Dla mnie to jeden z tych ludzi, którzy jeśli dać im Mercedesa, Ferrari albo Red Bulla, z miejsca wygrywałby wyścigi. Jest to całkiem niewykluczone. Nico Hülkenberg jest bardzo szybkim, bardzo dobrym kierowcą. Sęk w tym, że jest kierowcą niekompletnym. To znaczy, tutaj wracamy do punktu wyjścia z Vettelem, że Vettel był świetny, jak prowadził, tak jak miał najlepszy samochód. No i myślę, że Hülkenberg z całą pewnością też jest kierowcą, który mając najlepszy samochód i nie mając zbyt ciężkiego rywala w drugim samochodzie, też by mógł zdobyć Mistrzostwo Świata i wygrywać z miejsca. De facto Sainz też prawdopodobnie jest takim kierowcą, ale to nie wszystko. Chodzi o to, żeby umieć wygrywać tak z bardzo dobrym kierowcą w drugim fotelu i mając wielu konkurentów dookoła, tak? A tego moim zdaniem Hülkenberg nie ma, bo ani razu nie udało mu się dojechać na podium. Zmarnował mnóstwo szans po drodze. Niestety wy nie jesteście w stanie tego widzieć, my dziennikarze. Nie jesteście w stanie tego skalkulować, bo Formuła 1 tak działa. Nie, mój drogi. Oczywiście to jest w sporcie motorowym, jego jakby cudowność polega na tym, że jest bardzo inny od innych sportów, bo bardzo wiele się zasada na sprzęcie, tak? I osoba, która by patrzyła tylko na czyste wyniki, nigdy by, jak robiła absolutna większość, nigdy by nie postawiła na to, że Robert Kubica może być tak wybitnym kierowcą, jakim jest, że może wejść do Formuły 1 czy wygrywać OS w WRC. Patrząc na serie juniorskie, dlatego że no, te wyniki, one wyjęte z kontekstu, z tego, co się działo na zapleczu, z tego, jaki Robert miał do spisu samochody, w jakiej był sytuacji politycznej w danym momencie, czy finansowej, to no, nie no, tutaj Jamie Green powinien być mistrzem świata Formuły 1, Ryan Briscoe powinien być mistrzem świata Formuły 1, tak, mistrzowie Formuły 3 Euro Series, Eric Sagnon, tak, ludzie, o których większość z Was pewnie nigdy nie słyszała. To są ci ludzie, którzy wygrywali w seriach juniorskich, jeszcze kilku zanim się znajdowało za nimi wyżej przed Robertem, więc cudowność tego sportu polega na tym, że wymaga takiego wyczucia, takiej inteligencji, pozyskiwania danych, ale też wydaje mi się nosa, że odkrycie zawodników najlepszych jest o wiele trudniejsze niż w absolutnej większości pozostałych dyscyplin sportu. Głównie decydują o tym kwestie sprzętowe. Tak więc, drogi Karosie Sańcu, niektórzy z nas widzą, jacy są inni kierowcy, to da się dostrzec, tylko jest to po prostu dość skomplikowane. Błagam Was, dajcie mi spokój. Z innych ciekawych informacji, już trochę flashowo, Lando Norris powiedział taką, że trudno mi powiedzieć, o co chodziło, bo on mówi o Van Dornie, nie? Co się działo z Van Dornem. O co chodziło, czemu nie był w stanie wyciągać maksimum swoich możliwości. To ja Wam powiem, dlaczego nie był w stanie wyciągać maksimum. Dlatego, że gdzieś już po połowie sezonu dzwonił do niego szef zespołu, Zak Brown, i mówił, słuchaj, już Wam wspominałem chyba o tym. Może byś jednak nie przyjechał na wyścig, tak? Bo wiesz, Lando jest gotowy do startu, więc mniej więcej to się działo. Nie, to są jakieś straszne... Ach. To jest właśnie typowa Formuła 1. Tak to działa. To jest dobre podsumowanie tematu o tym, że jak ciężko jest ocenić potencjał kierowców. Nie wiemy do końca, co się dzieje za kulisami, ale patrząc na to, jak jeżdżą i przede wszystkim na ich charaktery, może naprawdę dużo powiedzieć na temat tego, jakimi mogą być kierowcami. Naprawdę, to się kryje w dużej mierze w tym, jak się człowiek ogarnie na torze, racecraft, i też w tym, jak się zachowuje, jaką ma filozofię działania. Po prostu wielka inteligencja ich wyróżnia. Alfa Romeo przedłuża współpracę z Sauberem, co jest bardzo dobrą wiadomością dla Formuły 1 i dla Saubera, który naprawdę ogarnął się kapitalnie w zeszłym sezonie, postawił na właściwych ludzi i idzie tylko i wyłącznie do góry. Jest to zła wiadomość oczywiście do Williamsa, do którego Sauber byłby naturalnym konkurentem, gdyby nie był tak mocny. Wydaje mi się, że niestety w tym układzie będzie im o wiele trudniej. Ciekawą wiadomość znalazłem Daniego Ricciardo, który już naprawdę zaczyna kręcić, bo trudno uciec przed wnioskiem, który zresztą podałem od początku, że Dani odszedł z Red Bulla tak naprawdę dlatego, że bał się konfrontacji z Verstappenem. Nawet jeżeli nie bał się jej dlatego, że jest od niego gorszym kierowcą, odrobinę, ale jest, moim zdaniem. Znaczy inaczej, wolniejszym, nie gorszym, bo z drugiej strony Max popełniał za dużo błędów, tak? Natomiast nie jest tak szybki jak Max i po prostu uznał, że moim zdaniem, że już nie pociągnie tej konkurencji i de facto z Red Bulla uciekł. Mówiłem tak od początku, potem to się pojawiły inne sugestie. No i teraz on tłumaczy tak. Nie wiem, przypuszczam, że po prostu Renault było bliskie tego, czego ja chciałem. Co czego chciał? Słabego silnika i ten, i użerania się? No nie. Było kilka rzeczy, które zdecydowały. Zwykłem podpisać 2-letnie kontrakty, a ponieważ już na tym etapie się zastanawiałem, czy chcę kolejny... czy chcę kolejny kontrakt na rok, czy kolejny na 2 lata, byłem trochę zmartwiony personalnie, chodziło o moją motywację, nie byłem pewny, czy ta motywacja nadal tam była w Red Bullu,
Myślałem, ja tylko myślałem, że Honda się nie sprawdzi, że znowu spędzę rok na frustracji. To ciekawe, że ucieka się do zespołu, który dostał, który miał słabe silniki awaryjne i dostał w dupę od Red Bulla po to, żeby uciec od frustracji w Red Bullu, tak? Kolejnych z podu silnika. Bardzo, bardzo logiczne. Nie chciałem w ten sposób spędzić kolejnego roku. Może chciałem po prostu skończyć, tak, ten projekt. I tak dalej, i tak dalej. Szczerze wam powiem, no jeszcze raz to potwierdza, dane się gubi w zeznaniach. Prawda jest taka, że po prostu moim zdaniem uznał, że nie pokona Verstappena nie tylko dlatego, że Verstappen jest od niego szybszy, niekoniecznie lepszy, ale też dlatego, że Verstappen miałby i tak już ma priorytet w ekipie. Chociaż ekipa potwierdza, że Gasly nie będzie kierowcą numer 2 i Gasly powiedział, że on też nie idzie, żeby być kierowcą numer 2. Powiem wam szczerze, jeżeli Gasly dorówna Vettelowi, to będzie dla mnie, znaczy z całym uznaniem Gasly jest dobrym kierowcą. Ale będzie dla mnie duże zaskoczenie. No to będzie po prostu wtedy hicior. Moim zdaniem nie jest aż tak dobry. Dziwna teoria Jackiego Stewarta teraz mi się tutaj narzuca. Przez którą chcę przejść szybko, bo Stewart to, Jackie Stewart to wielki szacunek, trzykrotny mistrz świata. On forsuje teorię, że kierowcy powinni mieć, i to topowi kierowcy powinni mieć mental coachów. Po prostu nie rozumiem tego do dzisiejszego dnia. Kierowcy wyścigowi są tak mądrzy, że nie potrzebują trenerów. To absolutnie złe podejście. Nie ma jednego kierowcy na najwyższym poziomie swoich umiejętności, któremu nie pomogłaby wiedza i obserwacje, o których nigdy sam wcześniej nie pomyślał. Moi mini, nie, to tak nie działa. Znaczy kierowca, który wchodzi na ten poziom, bo to jest naprawdę poziom, to totalny poziom, to są najlepsi kierowcy świata. Jeżeli chce być najlepszym z najlepszych w tej elicie, to nie może być człowiek, który musi polegać na radach innych. To musi być człowiek, który od małego, wiadomo, że zawsze ktoś coś podpowie, doradzi, że zbierasz te informacje, ale de facto od małego musi mieć bardzo dużo pewności takiej swojej i musi jechać swoją drogą, swoim sposobem, żeby wejść na szczyt, więc no ja tutaj się niestety nie zgodzę z legendą ścigania. Moim zdaniem to jest sport na tyle wyjątkowy, że tutaj oczywiście no, czasami się przydaje z zewnątrz pomoc, natomiast najlepsi kierowcy to są ci kierowcy, którzy tej pomocy nigdy za dużo nie potrzebowali, którzy po prostu sami sobie zgarniali informacje, sami sobie decydowali, co ich interesuje, natomiast nie było nikogo, kto za nimi szedł i mówił, słuchaj, słuchaj, Fernando, tutaj musisz powiedzieć tak i tak, to popełniasz taki błąd, a Fernando, tak, nie, to tak nie działa. Tak się nie robi mistrzów, tak się nie robi najlepszych z najlepszych. Najlepsi z najlepszych po prostu nie potrzebują mental coachów i tyle. No tak, teraz Jari-Matti Latvala, tak, czyli wracamy do rajdów, też miał mental coacha, który mu niby pomagał w Volkswagenie, ale... No nie, Jari jest kierowcą bardzo szybkim, bardzo doświadczonym, a jednak na jakimś tam etapie tego psychika ustępuje psychice rywali z WRC, dlatego nie zdobył Mistrzostwa Świata i zapewne Mistrzostwa Świata już nie zdobędzie. I żaden mental coach mu nie pomógł i mu nie pomoże, bo po prostu albo to się ma, albo tego się nie ma. Tak to działa. Na koniec jeszcze tylko wam powiem parę słów o panach. Będzie tak 5 mieszanek, co jest bardzo dobrą wiadomością. Naprawdę Formula nie potrzebuje więcej. No i już mówiliśmy o tym, że są zunifikowane kody, że będą opony te z białym paskiem, z żółtym i z czerwonym. I teraz tak, w testach będzie takie odróżnienie, to jeszcze nie jest na sezon potwierdzone, że najtwardsze opony będą miały biały napis Pirelli, a nie będą miały paska. Drugi compound, czyli opony miększe, będą miały taki pełen pasek, pełen branding na biało. Opony środkowe, czyli no takie już względnie miękkie, będą miały żółty pasek. Opony jeszcze miększe będą miały znowu czerwone ścianki, natomiast opony te najbardziej miękkie będą miały po prostu znowu taki ograniczony branding na czerwono z napisem Pirelli. Jeżeli was to interesuje, no wiecie, do analizy wyników testów to się przydaje, natomiast tak, jeżeli ktoś aż tak bardzo nie siedzi w oponach, o co nie mogę mieć do niego pretensji, dlatego że ostatecznie chodzi o spektakl, no to też przypuszczam, raczej polecałbym się zdać na analizę ekspertów. Zresztą te analizy, które się pojawiły po tym, w testach w Abu Zabi w 2017 roku, ten dużo naszych krajowych też to było do przewidzenia, dowiodły, że jednak lepiej zaczekać, aż te czasy przeanalizuje ktoś taki jak Mark Hughes, niż czytać te inne domowe analizy. Dobra, tyle jeśli chodzi o F1 vloga na dziś. Co, niedługo się pewnie znowu widzimy, a ja wracam do mojej ciężkiej roboty. Do zobaczenia.